Adam Łapeta, pierwszy mecz otwierający rozgrywki z tematu Zielona Góra w Eurocupie. Ciężko powiedzieć, że dzisiaj cieszycie się, ponieważ przegraliście ten mecz, ale czy mamy jakiekolwiek kompleksy względem takiego giganta jak Unix Kazań? Znaczy, myślę, że na pewno się nie cieszymy, bo była porażka, jesteśmy zadowoleni z naszej postawy, bo zagraliśmy dobre spotkanie. Dużo energii, dużo zespołowej koszykówki i myślę, że jak tak będziemy dalej grać, to naprawdę nie mamy się kogo obawiać, tylko żeby to utrzymać. Powiedz, jak wyglądały twoje przygotowania przez ten od ostatniego meczu do dzisiejszego spotkania? Nad czym najbardziej trenowałeś, czemu najwięcej poświęcałeś czasu na treningach? To znaczy, myślę, że nic się nie zmieniło, że trenowaliśmy z drużyną, trenowaliśmy pod Unix. To się staraliśmy, ja indywidualnie, nie wiem, chodziłem na siłownię i to tylko robiliśmy. Pytam dlatego, że twoja postawa w dzisiejszym meczu mogła, myślę, że podbudować wielu kibiców, którzy niestety w jakiś sposób może spisywali cię w pewnej chwili na straty, a ty dzisiaj pokazałeś naprawdę ogromną klasę europejską. To znaczy, bardzo się cieszę, ponieważ zagraliśmy zespołową koszykówkę, tak? Centrowi ciężko jest, że tak powiem, center nie biega z piłką i nie ma tej piłki przez cały czas w rękach. Center musi dotrzymać to podanie i bardzo się cieszę, że dzisiaj zagraliśmy naprawdę zespołowo. Nie forsowaliśmy koszykówki jeden na jeden. I myślę, że jeżeli dalej tak będziemy grać, to naprawdę nie mamy się kogo obawiać, tak? Troszeczkę zespołowość i fajnie to wygląda. Okazuje się, że z Unixem Kazań, z faworytem grupy F, jesteśmy w stanie na tak niewielką różnicą punktów przegrać i tak wyrównany mecz zagrać. Jak sądzisz, jak się tam dalsze losy z tym meczu w rozgrywkach grupowych Eurocup, nie wiem, w przyszłym tygodniu, a panią jest Ateny? To znaczy, ja myślę, że Unix to nie jest tylko faworyt naszej grupy, ale mi się wydaje, że faworyt całej Euroligi, jak podejdą skoncentrowani do meczu, także myślę, że są głównym faworytem do zwycięstwa w całym Eurocupie, przepraszam. Ja myślę, że my musimy grać swoje, musimy się koncentrować na kolejnym przeciwniku, żeby zagrać jak najlepiej, żeby grać zespołowo i tyle. Dziękuję.